Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konrado i to jest kolejny Live on 2 odcinek z symulatora Train Simulator 2020. Dzisiaj się przerzuciliśmy na platformę zwaną Twitchem, tak. Dzisiaj Live on 2 jest na Twitchu, odcinki oraz zapisy z Live on 2 będą na YouTubie standardowo. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rozgrywki. Właśnie powinniście zobaczyć symulator. Oczywiście, że tak się nie stało, bo po co? O, już się stało. I skoro już się stało, to znaczy, że działa. Jeźdź przez Wedel 1, 2, coś tam, coś tam. Dobrze, zielone się świeci. Tylko muszę pewne rzeczy nie jeść do tyłu, tylko do przodu. Nie jestem tu. Teraz jadę do przodu, jadę tu, więc jadę. Dobrze. Najpierw muszę podłączyć wagony, nie? A jakby ktoś pytał o zasady działania. Działania wszystkiego to tam w prawym górnym rogu, tam gdzie macie tajniki osób subskrybujących kanał, będą się też wyświetlały osoby followujące oraz wyświetlały się na ekranie. Będą oczywiście wpadały do tego słoiczka. Tam się ładnie pokazuje, nie? Żeby nie było. Na razie jedziemy luzaczkiem, więc nie wiem w ogóle, że wszystko dobrze słychać. Kurczę, nie widzę tego PZB. Nie chcę kamerą ruszyć. Serdecznie również wszystkich obecnych, ale na razie jakoś nie widzę tych obecnych. Chociażbym chciał ich widzieć, no ale no cóż, no nie widzę. Ostatnio za dużo hamowałem hamulce Mero. Znaczy, no nie, no aerodynamicznym hamulcem lokomotywy i może właśnie z hamulca dynamicznego już zapomniałem jak się korzysta i załączyłem przez przypadek hamulec z lokomotywy. Dobra, to FZB trzeba odusić klawiszem. Nie wiem, czy dla luzów też jest aktywny ten system, czy nie? To jakieś ograniczenie wskazuje ten semafor. Na ilu?
jakieś ciasty super. Bardzo się cieszę z tej czary, którą dostałem. Nie spodziewałem się tego. No i cóż, nie wszystkiego jest się człowiek w stanie spodziewać. To jest stara lokomotywa, to jest swoją drogą, mam powiem. 200 na godzinę w teorii może jechać. No tym razem delikatni. Ten hamulec dynamiczny. Nie chcę dostać kary za jakieś jazdy i teraz będziemy podpinać nasze wagony. Zgoda została zatwierdzona. Trzeba zwolnić. Dobra, załatwiłem sprawę z pezadania. Jak mi się wydaje bynajmniej. Dajmy te 10% mocy, nie za szybko. Jak będę jechał za szybko, to impetus B zacznie krzyczeć. Widzicie, że stare, nie? I jest daleko. Przed nami wagony. Dobra, wolałem zahamować. Dalej od nich niż za blisko, nie? Dobra, mamy wagon, teraz zmieniamy kamerę, jazda do przodu. PZB. Nadajemy mocy. I ruszamy. I mamy widoku. Pasażera, nie? Który wagon jest wagonem końcowym? O to mam takie jedno pytanie.
Ostatnim, co jestem przedziałowym. Dobra, zapiszmy sobie. Wyrzuconą mamy zgrodę. Nie ma odrzucanej, to było dobrze podane. Ten semafor też wskazuje, że następny jest zawsze. To co oni mi tu chrzanią, że zgoda jest odrzucona. Dobra, mijamy semafor z ograniczeniem, może im PZ2. Trochę mocy trzeba nadać. Oczywiście nie za dużo, bo po co? Powiem wam, bardzo miło jest ten pociąg wyjazd. Jakoś tak na razie bardzo miło mi się nim jedzie. Co to za ten? Normalnie jak ten, jak parafus ma styknął, nie? Śmieszne. Wyjeżdżamy za semafor z ograniczeniem. Spasujemy PZB, nie? No frej. Musimy właśnie. Ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wagonów. Ścinki. No to jak mam. Dobra, możemy jechać już 120. Zapiszmy sobie.
Aha, przekroczenie prędkości. Nie, no super. Skąd ona tam się wzięła do 60 niby? Super. Idealnie. No, jeszcze wyronie się symulator wyrzuci. No i zawsze jest. Nawet nagrywanie. Nie wiem, co to teraz będzie, jak to będzie. Dalej, zobaczymy. Dobrze, jedziemy. Myślałem, że teraz wywali przez to, że zminimalizowałem, nie? I co tu było 60? Tak jest. Nadal, nie? Znikąd się wziął. Dobrze, mam nadzieję, że już teraz nie będzie takich numerów. Nie chciał, żeby były. A, przekroczyłem ten. Moc dozwolona ma. Przepraszam. Ograniczenie do 100. Przy następnym semaforze będzie 60. No spokojnie wyhamujemy. Chociaż i tak jeszcze pasażerów nie mamy, więc co mi tam, czy ja spokojnie to zrobię, czy nie spokojnie. Dobrze jest. Zapiszmy sobie. No to różnie coś wstrzyję z tą scenerią, może być. Jestem ogólnie przed czasem na tej stacji, więc fajnie by było. Tutaj do 60, a przy następnym też 60, dobrze. Jakby ktoś się pytał, te tabliczki, co są przy torach 80 i tak dalej, pokazują nam prędkość szlakową, a nie prędkość, z jaką semafor pokazuje. No ja semafor pokazuje ważniejsze wartości, o tak powiem może.
moim zdaniem było to delikatne zatrzymanie. Cieszyć. Standard. Ostatnio się już tak chwaliłem, że pamiętałem, żeby to zrobić, a to jednak. Restauracyjne. To jest pierwsza klasa, nie? Na końcu.